Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej grupa radnych złożyła w połowie tygodnia. Mają być procedowane trzy uchwały. Pierwsza dotycząca wystąpienia gminy Chrzanów ze Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna, co miałoby nastąpić 31 grudnia 2022 roku. W uzasadnieniu do tego wniosku radni podnoszą, że od kilku lat są duże rozbieżności w ocenie działania związku przez poszczególne gminy członkowskie. Dodatkowo w 2020 roku pojawiła się kilkumilionowa strata, co ostatecznie doprowadziło do podniesienia stawek za odbiór odpadów. W tej sytuacji, jak czytamy w uzasadnieniu, składający niniejszy wniosek widzą jedyne rozwiązanie w sprawie poprzez wystąpienie gminy Chrzanów ze związku, aby przerwać istniejącą sytuację i oprzeć gospodarkę komunalną na właściwych relacjach przy pełnym przejęciu przez gminę Chrzanów. Druga z uchwał dotyczy odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Biedy, którą uzasadniono koniecznością wprowadzenia zmian w pracy Rady, podnosząc m.in., że do radnych zbyt późno docierają materiały na sesję. Ponadto, jak czytamy, zauważa się także, iż przewodniczący w sposób niezasadny dopuszcza do negatywnych polemik burmistrza z radnymi przedstawiającymi swoje zdanie. Co na to sam przewodniczący? Jestem już od lat dyrektorem szkoły, jestem nauczycielem, więc muszę się zachowywać w taki sposób, żeby to był sposób godny i uczciwy. I ja siebie oceniam jako człowieka uczciwego i postępującego zasadami. Muszę być przykładem dla młodzieży, muszę być przykładem dla grona pedagogicznego, którym zarządzam. Przede wszystkim muszę być człowiekiem, który jest, budzi zaufanie. I uważam, że mam to zaufanie. A zarzut dotyczący pozwalania przez pana na zbytnią polemikę? Powiem szczerze, że troszkę mnie to ubawiło, bo trudno jest przewidzieć przebieg rozmowy. Nawet jeżeli pojawia się jakiś wątek w rozmowie, to nie wiadomo, w którą stronę dyskusja pójdzie. Gdybym ucinał dyskusję, czy polecił wyłączyć mikrofon, to spotkałbym się z zarzutem, że odbieram głos i możliwość wypowiedzenia się swobodnego każdemu radnemu, więc nikomu nigdy nie odbierałem głosu. Moim zdaniem zarzuty są bezzasadne. Starałem się być przewodniczącym, który jest obiektywny. Nie wdawałem się też w żadne dyskusje, nie komentowałem wypowiedzi. Nawet, proszę zwrócić uwagę, można oczywiście odtworzyć sobie przebieg kilku sesji. Myślę, że nikt nie może mi zarzucić nawet takiego zachowania, że jakąś mową ciała jestem w stanie coś aprobować albo coś negować.